Witam, z tej strony Monika. Na prośbę jednego z naszych widzów, Karola 500 Pol, dzisiaj przygotowałam dla Was filmik na temat strefy 51. Numer 10. Strefa 51 to najbardziej strzeżony obszar w Stanach Zjednoczonych. Według wojska ten potężny obszar na pustyni Nevada w ogóle nie istnieje. Numer 9. Strefa 51 ma najdłuższy na świecie pas startowy o długości 9,2 km, a kompleks budynków biegnących wzdłuż pasa odpowiada wielkości niewielkiego miasta. Numer 8. Na oficjalnych mapach na obszarze strefy 51 nic nie ma, mimo że znajduje się tu wiele dróg, przełęczy oraz bunkrów. Numer 7. Wstęp na ten obszar jest całkowicie zabroniony, a przestrzeń powietrzna w tym miejscu jest najbardziej chronioną w całych Stanach Zjednoczonych. Numer 6. Strefa została zbudowana w 1951 roku i funkcjonuje jako tajna baza dla potrzeb CIA. Numer 5. Od kiedy powstała strefa 51, obserwowano tam dziwnie wyglądające obiekty latające. Relacje świadków były wyszydzone przez władze, które zaprzeczały, jakoby takie zdarzenia miały kiedykolwiek miejsce. Numer 4. Wielu z byłych inżynierów twierdzi, że w strefie 51 są przeprowadzane badania mające na celu rozpracować sposób działania systemu napędowego antygrawitacyjnych pozaziemskich statków kosmicznych. Numer 3. Byli naukowcy strefy 51 otwarcie mówili, że przeprowadzali tam badania nad istotami pozaziemskimi, które rozbiły się swoimi statkami na Ziemi. Część z tych naukowców po jakimś czasie ginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Numer 2. Istnieją doniesienia, że w strefie 51 odbywają się próby podróży w czasie przy użyciu bardzo zaawansowanej pozaziemskiej technologii. Numer 1. W strefie 51 jest testowana broń potrafiąca tworzyć pole elektromagnetyczne, które może być nakierowane w Ziemię, wywołując drgania płyt tektonicznych, czego skutkiem jest trzęsienie ziemi lub powodzie, jak i w niebo, powodując nagłe tworzenie się chmur i zmiany pogody, które mogą prowadzić nawet do wywołania olbrzymiego tornada. Na końcu pozdrawiam 5 losowo wybranych osób. Julkę MSP, Ole Knieć, Mr. Bodzia, Dziadzia.pl oraz Soreneko. Buziaki dla wszystkich widzów i do zobaczenia w następnych odcinkach.